Dzień dobry, witam serdecznie w krótkim wprowadzeniu do obsługi ARK 400. Krok po kroku zapoznam Państwa z jego najważniejszymi ustawieniami i funkcjami. Po prawej i lewej stronie ekranu dotykowego znajdują się gniazda do podłączenia instrumentów. Można do nich podłączyć dwa narzędzia monopolarne i trzy narzędzia bipolarne. W momencie podłączenia wtyczki do gniazda, na przykład tutaj na górze, technologia Plug & Cut rozpozna, że podłączono instrument i aktywuje menu przynależne do tego gniazda. Każdej ćwiartce wyświetlacza przyporządkowane jest sąsiadujące z nią gniazdo, co umożliwia intuicyjną obsługę. Wprowadzanie ustawień w polu ćwiartki sygnalizowane jest miganiem gniazda. Aby zmienić ustawienia urządzenia, należy wyłączyć blokadę przycisków. W tym celu dotyka się dowolnego elementu obsługi i przesuwa przycisk suwaka od lewej do prawej. Teraz na pasku statusu pojawia się otwarta kłódka. Aby zmienić ustawienia, proszę po prostu dotknąć palcem odpowiedniej ikony, na przykład tutaj dla ustawienia mocy. A następnie za pomocą suwaka ustawić pożądaną moc maksymalną. Lub w pojedynczych krokach za pomocą ikonek plus i minus. W każdym oknie po dotknięciu ikony znaku zapytania znajdą Państwo dodatkowe informacje. Poprzez dotknięcie ikonki wyjdź nastąpi powrót do poprzedniego ekranu. Przejdźmy do wyboru trybu pracy. Dostępne są Państwu różne tryby cięcia i koagulacji. Na przykład dla cięcia monopolarnego. Standard, mikro, laparoskopia. Oraz tryby do specjalnych wskazań. Wybór trybu zatwierdzamy dotykając ikony OK. Wyboru efektu dokonuje się przez dotknięcie tej ikony. Przy zmianie efektów wyświetlany jest podgląd. Umożliwia on wizualizację spodziewanych zmian w tkance. Poprzez dotknięcie ikony pedał mogą Państwo przypisać pedały indywidualne do żądanych rutyn operacyjnych. Przykładowo proszę wybrać dla lewego górnego gniazda poziom pedału do cięcia i koagulacji. Wybór należy zatwierdzić przyciskiem OK. Od tej chwili aktywny poziom pedału jest przypisany do gniazda. Poziomy pedałów można zmieniać za pomocą włącznika nożnego. Proszę wcisnąć pomarańczowy przycisk w celu zmiany gniazda. Aktywację lewego dolnego gniazda pokazuje pomarańczowe podświetlenie. Dolne gniazdo bipolarne może zostać podzielone. W ten sposób możliwe jest podłączenie w sumie trzech instrumentów bipolarnych. W menu Konfiguracja gniazd istnieje możliwość rozdzielenia gniazda i dodania kolejnego instrumentu. Od teraz są do dyspozycji trzy gniazda bipolarne. Ikona Efekt została zastąpiona przez symbol rozszerzonego gniazda. Tryb ZEP pozwala na przełączanie między dwoma kompletami nastaw dla tego samego instrumentu. W tym celu z menu Konfiguracja gniazd należy wybrać tryb ZEP. W
celu aktywacji lub dezaktywacji możliwości zmiany nastaw należy dotknąć przycisku kontrolnego obok danego gniazda. Nastawy mogą być przełączane z poziomu ekranu głównego, uchwytu elektrod lub włącznika nożnego. Aby przełączyć nastawy z poziomu ekranu głównego, należy nacisnąć na symbol trybu ZEP obok ustawień gniazda. Aby przełączyć nastawy za pomocą uchwytu, należy nacisnąć jednocześnie oba przyciski. Również pomarańczowy przycisk na włączniku nożnym umożliwia zmianę. Podczas zmiany poziomu trybu ZEP, kolor jego symbolu zmienia się z pomarańczowego na biały. Aby wejść do głównego menu, należy dotknąć ikony menu. Tutaj mogą Państwo administrować programami, modyfikować ogólne ustawienia oraz regulować głośność. Aby przejść do listy programów, należy dotknąć aktualną nazwę programu. Tutaj mogą Państwo wybierać programy oraz przenosić je do ulubionych. W zakładkę Ulubione wchodzimy naciskając symbol gwiazdki. Jednym dotknięciem palca mogą Państwo wybrać stąd ulubione ustawienia. Dotykając ikony elektrody neutralnej, przejdą Państwo do wyboru różnych typów elektrod neutralnych. Między innymi jest tu dostępny tryb elektrody dla niemowląt, redukujący wszystkie ustawienia mocy. Jakość kontaktu z pacjentem prezentowana jest na tym pasku kontrolnym. Po dotknięciu ikony Info otrzymają Państwo dalsze, aktualne informacje systemowe. To jest dr Dongle. Dzięki niemu prawidłowe ustawienia mają Państwo zawsze w swojej kieszeni. Proszę podłączyć swojego dr Dongle zawierającego osobiste ustawienia do gniazda bipolarnego w dowolnym ARC400, a następnie wybrać jeden z zapisanych na nim programów. Wybrana nazwa programu wyświetlana jest na górnym pasku menu. W ten sposób poznali Państwo najważniejsze funkcje i wskazówki dotyczące obsługi ARC400. Proszę czerpać korzyści z intuicyjnej obsługi. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.